Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Forever Skies. Gramy sobie dalej. Zanim jeszcze coś zrobię dalej, to tutaj pamiętam, że muszę się udać na dół, bo tutaj pewnie jest do zniszczenia tam taki element. Mam nadzieję, że to w ogóle ten sterowiec jest niezniszczalny. Że nie muszę się martwić, że jak zbyt mocno w coś uderzę, to coś odpadnie. Gdzie to jest? Uszkodzenie sterowca pył. Pył uszkadza sterowiec, kiedy obniży on. A przepraszam bardzo. Co to znaczy, że on uszkodził mi, przepraszam, ten? Immunity is decreasing. Vulnerability to viruses rises. Halo? Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło. A wiecie co, dobra, testujemy sobie, bo na razie mogę łatwo wczytać grę. Okej, dobra. Dobra, wiecie co? Wczytam sobie grę po prostu. Dobra, dobra, dobra. Czyli zasadniczo ja po prostu, bo o co mi chodziło? Dlaczego ja chciałem w ogóle tam zejść? Już wam pokazuję. A, bo wiecie co, najpierw się prześpimy, bo widzę, że mam bardzo słabo energii. No, tak powiedziałbym. Ta energia dosyć wolna. Dehydration, co? No już nie mamy wody. Musimy membrankę se stworzyć. Na szczęście tego mamy w nieskończoność. Tak naprawdę, gdzie to jest ta membrana? Nie? Ślepy? Tu jest membrana. To jest. Niech się zrobi membranka. Tu potrzebujemy... W ogóle według gry potrzebujemy zrobić co? Na pewno se to zrobimy. Membranę se montujemy, potrzebujemy wody. Tutaj to chyba nie zadziała. Zbugowane. Dobrze, dobrze. Blokuje. Narzędzie budowy sterowca, to jest na pewno ważne. To jest. Nalej. Czyść. A, zbieramy i czyścimy od razu. Super. Teraz bateria nam padnie, ale dobra. Narzędzie budowy sterowca, to jest pewnie tutaj. Okej. Czy będziemy mogli pewnie powiększać tą rzecz, po prostu. A, tutaj to się zbiera, okej, dobra, teraz już widzę, gdzie się zbiera. Jest zbiorniczek. Po prostu możemy... O, właśnie. No i fajnie. A do jedzonka nie mamy za bardzo nic. To bym dał to. Byśmy się troszeczkę zmienili. Nasz układ, o. Powiedzmy, że tak. Możemy nawet wisieć, aż w sumie możemy wylądować. Dobra, na dobrą sprawę. O, będzie dezodokowane, nie będzie się zużywało paliwo. Lepiej będzie. I obniżamy oczywiście wabik. To jest. Dobra, to narzędzie budowy. Co to w ogóle robi? A to jest naprawa. Moment budowania. Pomieszczenie, małe kokpit. Co to? Aha, małe kokpit, po prostu, że z przodu mamy widoczność. Pomieszczenie z drabiną. Drzwi, plastikowa ściana, ściana okienna. Kładka. Okej, to jest kładka. A, łapacz owadu, bo już się zastanawiam, co to tak dźwięki wydaje. A, to jest to. Fajnie, fajnie, że to jest takie głośne. To jest plaka, co możemy go, nie wiem, gdzieś powiesić. On bardziej przeszkadza. Damy sobie go tu, nie będzie przeszkadzał przynajmniej. Podnosimy jeszcze raz. Trzyma pyłowo.
15 żywności to normalnie daje. Oczywiście sobie zagotujemy to. Dalej. 4 to jeszcze. A, tylko się skończyła membrana. Dobra. Ja bym chciał to przesunąć tutaj. O, złapał już kolejny ten. Super, dobra. Pomieszczenie. Zablokowane przez sprzęt. No tak, no zablokowane, bo my sobie po prostu teraz kulturalnie podnosimy to. A, musimy pusty być. To weźmiemy sobie paliwko. Wyciągamy. O, pomieszczonko. Wspaniale. Tu zasadniczo możemy przez to przechodzić. Nie wiem, czemu to jest takie zrobione tak dziwnie. Nową ścianę na sterowcu. No, zasadniczo to nie stać nas na nic. Plastikowa ściana, bo musimy sobie znowu troszeczkę nafarmić itemków, tylko ich za bardzo nie widzę, żeby przelatywały. A nie, no są, dobra. A, trochę ich jest jednak, faktycznie. To jest fajne, że tych itemów zasadniczo mam nieskończoność. Po prostu trzeba się troszeczkę... No. Trzeba sobie troszeczkę postrzelać. No. Dobra. Ściana plastikowa. Nową ścianę na sterowcu. Czy drzwi tutaj zostaną zaliczone jako ściana? Nie. I tak chciałem je tu mieć, więc bez różnicy. Czyli muszę jednak mieć tą ścianę, okej. Okay. Czyli musimy sobie jeszcze troszeczkę porozwalać tych. To już w ogóle zużywają się te syntetyczne materiały. Ile kosztowało w ogóle zbudowanie drzwi? No 20. Ściana tańsza, ale jednak. O. Tylko problem jest taki, że tego tak naprawdę nie chcę. Ja nie chcę tej ściany. No właśnie, ja tu chcę mieć miejsce widoczne. Chciałem tylko questa zrobić. Silnik oczywiście sobie montujemy. Tu mogę jakoś to obrócić. R? Nie. Zamontujemy sobie silnik tutaj. Zaraz sobie zbudujemy drugi silnik, żeby mieć... A w sumie nawet... O, w ogóle, zrobimy takie po 4 w sumie. Czekajcie, ile kosztuje zrobienie silnika? Czy w ogóle ja mogę budować więcej silników? Mogę, widzę, że nie potrzebuję żadnych niesamowitych materiałów. Części z maszyn się robi z metalu, czyli proste. Spoko. To jeszcze jeden silnik bym zrobił. Żarcie jest żarcie. Ile to mi odnawia? No 40, to już jest... To już jest dużo, dużo lepsze. Sałata pyłowa. Bawik się zużył, no niestety. Dobra, pozbieram troszeczkę itemów i zaraz tutaj do was wrócę. No dobra, mamy to już porobione rzeczy. Jak widzicie, tutaj zamontowałem silniczek drugi. To sobie podolewamy paliwka. O, tutaj już, prawda, mamy do uniesienia babik. Tłusta ćma pyłowa, okej. Okay. Fotofobia. A, pokazuje, co może nam nas wyleczyć z fotofobii. Tutaj mamy ugotowaną sałatę pyłową. Oczywiście sobie ją skonsumujemy. A to jest tłusta ćma pyłowa, którą i tak muszę dać do tego. O, tutaj właśnie. Dobra, jak ktoś się złapie, to zaraz sobie weźmiemy tylko i będzie git. O, no właśnie. Dobra, lecimy. Teraz mam już do 30 na godzinę maksymalny ciąg. A tu jest ta. Tutaj to jest, dobra. Patrzcie, tutaj jest szkło. I nie tylko. O, teraz. Dobra, tu jeszcze dłużej muszę trochę przytrzymać. No. Czy tu jest jeszcze coś, czego nie widzę? Czy nie musiałem wcale wtedy tak nisko lecieć, bo tutaj wszystko jest. Wszystko. O, ale to jest szybkie teraz. To jest teraz szybkie, no. Kurczę, dobra. Jak to wygląda w ogóle. Zobaczmy sobie w ogóle, w ilu chodzi.
Kurczę, no ładnie. Trzyma te klatki, nie? A to jest wszystko na wysokie praktycznie. Także no, nieźle. Biorąc pod uwagę, co, jak to się zmieniło w porównaniu do tego. W porównaniu do wersji demo, to zdecydowanie poprawili tą optymalizację tej gry. Czy tu jeszcze coś mi mignęło? Dobra, nie. Lecimy dalej, bo to już dużo czasu schodzi. Ja nie wiem tylko kiedy się. Jak się gry chyba nie da zapisać właściwie, nie? Nie da się. Wyjdź bez zapisywania, zapisz, wyjdź. Nie da się inaczej zapisać tej gry. Jest bardzo dziwne. I cały czas ja mam. Wiecie co? Ja sobie to przebinduję. Moje to denerwuje troszeczkę. Takie są, widzicie, ustawienia. Cienie tylko na średnie, a wszystko na wysokie. Bez FSR-a, rzecz jasna, fajnie działa to i tak. Kucnij, skok, spacja, ale zwiększ pułap, ja to muszę mieć pod spacją. No właśnie. Ja to muszę mieć pod spacją. A, tylko to jest maksymalny pułap, ja nie mogę lecieć wyżej. No, ja po prostu wyżej nie polecę. 230 metrów nad poziomem morza to maksymalny pułap nasz. Tak w ogóle, przy okazji, jeszcze co my... Ja nie mogę dać autopilota? Czy mogę? Dajcie, zablokuj prędkość. Jeszcze raz, weź to tam, leć tak. Powiedzmy tutaj, kliknę zablokuj. Teraz wyjdę i to leci mi. Okej. Okay. Czyli jednak jest bardzo fajnie zrobiony pomysł, to, bardzo fajnie to zrobione, że mogę zablokować prędkość, to mi się podoba, nie będę musiał stać za sterami cały czas. Czy to zużywa cały czas mi paliwo? Ale to teraz będę trzeba to podnieść i przenieść, to będzie wpuszczało mnie to tylko. Dobra. No jak będzie tu, da się jeszcze tu przejść. To zużywa paliwo teraz, jak stoimy tak w powietrzu, no, zgaduję, że... Chociaż w sumie my jesteśmy sterowcem, czyli zasadniczo to jest tylko do podróżowania, a trzymania się w powietrzu to raczej balon. Tak mi się w sumie wydaje, no. O, chyba. Chyba są dwie rzeczy do zniszczenia i przeskakiwało pomiędzy nimi, no. Super. Szkła nie mamy tak dużo, dlatego szkło zdecydowanie chcę zdobywać. Dobra, podlecimy sobie tu, wylądujemy. Pytanie, czy ja mogę wylądować sobie na tym? Czy to już będzie... Albo dobra, wyląduję normalnie jak człowiek w tym miejscu. No powiem tak, już jest całkiem fajnie, bo szybko lecimy. Naprawdę jak uległ uszkodzeniu. Lekko przylądowałem. A, czy to była duża prędkość? Ale to już chyba było git. Dobra, gdzie to się naprawia to? To drzwi się uszkodziły tylko. To tyle się może uszkodzić. Co za problem? Jak się drzwi uszkodziły, to nawet nie ma problemu. W ogóle co to jest? Mogę zamknąć drzwi, wszystko działa. Dobra, to jest do zniszczenia. To już widzę od razu. Tak też nie wiem, czy to tak właśnie pokazać wszystko, czy to jakieś takie konkretne momenty. To mnie ciekawi. Na pewno już będę pomijał wam zniszczenie tych wszystkich rzeczy. O, plastikowy odpad. O kurczę, ile ich jest. One mogły być bardzo przydatne. Dlatego tu sobie ich pozbieram trochę. Nie wiem do czego one są jeszcze. Ale one ile mają na slot, ile ich się mieści? 20, no to 20 to sporo do zebrania. Także spoko. Pójdźmy na górę. Mam ten skaner cały czas, nie? Właśnie ja nie chodzę ze skanera, powinienem. Bo niektóre rzeczy mogą być takie nieoczywiste. Bateria oczywiście, tak. Nie mogę podnieść baterii, nie wiem czy się... Nie wiem czy jestem, czy w ogóle mam na nią w ogóle do kraftowania rzecz. Znajdź źródło podwójnego migającego światła. Pytanie, które to jest podwójne migające światło? To wszystko jest zeskanowane. Tutaj sobie zaraz schodzimy do tego. O, nie trzeba po drabinie wcale schodzić. Możemy zejść sobie w ten sposób. Czy ja mam jakąś wolną butelkę wody? Nie, nie mam wolnej butelki wody. Muszę sobie ją wybrać.
Stąd. W jakim stanie jest to, co tutaj się złapało? Czy to się psuje? Psuje się. Kurczę, ale tu dużo daje, nie? No dobra. Gotowana tu taśma jest super. Dobra, można przelewać wodę w ten sposób i to mi się bardzo podoba. To jest zrobione w sposób bardzo logiczny moim zdaniem, że jestem w stanie przelać wodę z butelki. Nie każdy grze to jest, dlatego wiecie, dlatego ja to mówię, że to jest fajne, bo nie każda gra tak ma. Niektóre grze mamy zapełniony jakoś obieg do iluś tam pojemności i nie możemy przelać wody z jednego do drugiego. Nalej. Teraz nalewamy oczywiście. Więcej plastikowych odpadów. Nie mam pojęcia po co to jest, ale na pewno się przyda. Bo inaczej by tego nie było. Wejście jest pewnie od góry. Czyli się wchodzi po tym tutaj. O, melon słoneczny. No to możemy go zjeść, bo... Znaczy wziąć, bo i tak zasadniczo to my mamy sposoby na pozbycie się efektów ubocznych tego melona. Tego przeskanować już nie możemy, bo chyba zeskanowałem to. To mogę zdecydowanie przeskanować. Części maszyn po prostu się zabiera. Więcej części maszyn. Bardzo fajne, bo te części maszyn są dosyć drogie, w sensie, że musiałbym je troszeczkę farmić sobie rzeczy, żeby je pozbierać. Także fajnie, że one są do zebrania tak tutaj. No właśnie, paliwo. Paliwa dużo w ogóle widzę też jest. Znaczy, w sumie nie aż tak dużo, po prostu dużo kanistrów, ale z małą ilością paliwa wewnątrz nich. Elementy elektryczne, z tego co kojarzę, to jest bardzo rzadkie jak na razie. Więcej. Łatka naprawcza. To jest pewnie to, co mamy. To jest. No, to tyle. Ale bardzo fajny lód tutaj był, podobał mi się. Elementy elektryczne, możemy sobie tego... Technologia nawigacji. Też ten quest taki, technologii nawigacji. No a to, że ta postać się tak szybko męczy, to trochę jednak irytuje, troszeczkę irytuje. Dobra. Elementy elektryczne, o dobra, no to jest must, że musimy to mieć. Czy ja mogę zrobić baterię? O, niedobrze. Niedobrze, ja nie mogę. Chyba, że to się po prostu ładuje, czy coś. Podstawa turbina zwiększa pułap lotu sterowca. Oj, tak, tak, to jest bardzo ważne. Mała skrzynka na razie mi jest niepotrzebna. Transformator. Ładowarka do narzędzi. To już są bardziej zaawansowane rzeczy. Tablet. To nie wiem, po co na razie mi jest. Turbina. Tak, mówię, nie mam pojęcia, jak się tą baterię ładuje. Znaczy, może się da. Też czekajcie chwilę. Jak to skończy się. To jest ładowarka do narzędzi. Czyli baterii nie jestem w stanie na razie zrobić. Ciekawe. Dobra, skrzynkę jednak sobie zbadam i tak. To bym sobie na razie... Aha, bo nie jest pełne. Czy nie jest puste właśnie. Research finalized. Ja bym sobie to zebrał. Kurczę, no. O! To jest. To bym sobie podniósł, wiecie dlaczego? Bo będę chciał sobie tu poszerzyć troszeczkę nasz sterowy w tę stronę. Więc warto byłoby po pierwsze tak, menu budowania, nie. Tryb usuwania. To se pousuwać. Tu bym dobudował dwie te. Dwa pomieszczenia. Mały kokpit? Kokpit, a. Mały kokpit to jest to, a duży kokpit to jest ta większa wersja. Ta jest, ja chcę zrobić tu jeden, tu drugi. Oj, dokładnie tak. Ile zostało nam rzeczy? No całkiem sporo. Czy to automatycznie usunęło mi drzwi? A to wygląda. A, no i oczywiście rzecz jasna kładka tutaj. Albo nawet, przepraszam, albo nawet... No, oj, nie tak.
Kurczę. Tak. Nie, jeszcze raz. To trzeba się przyzwyczaić do tego systemu budowania, wiecie? Trzeba się przyzwyczaić. I kładka tutaj. Jedna, druga. Super. I teraz mogę sobie postawić to. Powiedzmy, że tu. A to. Powiedzmy, że tu. I to sobie mogę wcisnąć. Membrany nie mam i tak. Butelka z wodą. Jeszcze jedno miejsce jest, to sobie wezmę. O, tutaj brudną wodę. Current level is decreasing. To jeszcze dwa dni, o to nie, to tam to dwa dni się będzie rozkładało, to dopiero to można na spokojnie sobie poradzić. Miedź? Nie mam miedzi. Ale skrzynkę sobie zrobię. Znowu to muszę przestawić. Czwórka, o. Ale tym razem to już... Raczej jak już coś będę powiększał, to znowu w tą stronę, żeby było w miarę symetrycznie. Dobra, skrzynkę sobie damy. No, skrzynkę, nie wiem, damy sobie. Powiedzmy, że obok tego. Miejsca całkiem sporo, akceptowalna ilość miejsca jest. Nie ma co narzekać. Dobra, i mamy ten taki, ten do latania. Turbina. Elementy elektryczne. Strasznie to jest drogie, ale możemy dużo wyżej lecieć. Także ja to i tak będę budował. Idziemy spać. Printing completed. Bo nasza postać jest cały czas zmęczona. Teraz może będzie w końcu nieco mniej zmęczona. No, już na fulla, żeby mieć energii i nieskończoność. Dobra, git. Turbinka. Ta turbina wygląda dziwnie. O kurczę. A. No, na szczęście żyje. Na szczęście się nie zabiłem, ale no jednak spadłem. No, jakbym tu wybudował w drugą stronę ten. Dobra, wiecie co to jest? Zrobimy jeszcze tak. Metale. Gdzie są metale? Dobra, wiecie co to będę, jak mówię, bam pomijał. Dobra, mamy to. Pomieszczenie, a tylko najpierw tak. Tryb usuwania. Drzwi. Czemu dostałem elementy elektryczne? Czy drzwi kosztują elementy elektryczne? Faktycznie nie widziałem. O, widzicie, czyli. Czy warto się w ogóle pozbywać drzwi? No. To teraz tak. Pyk. Podnieś. Dodajemy tu. To zbieramy, podnosimy, dajemy tu. I tak mniej więcej na środku. O, no i super. Tylko teraz muszę tak podejść, żeby te... Kurczę, no. A, to sobie z wewnątrz to zrobimy. Pyk. I pyk. I wspaniale. Tu woda. Tu sobie oczywiście musimy ugotować to, bo to już jest praktycznie. Prawie się zaraz zepsuje. A, dajcie mi chwilę jeszcze. Pyk. O, teraz. No i dobra, wiecie co tak. W ogóle może sobie miniaturkę, nie wiadomo. O. Tak ciężko tutaj znaleźć miejsce. No tak. Tak powiedziałbym. No nawet. Czy coś tutaj chowa had? Nie. Nie chowa nic hadu. No niestety. Ale dobra. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.